lat temu, kiedy jeździłam bardzo dużo, zresztą cały czas podróżuję do Chin, zamarzyłam sobie o takim projekcie, który połączy muzykę chińską, muzykę polską. I finalnie, 2 lata temu, kiedy przyjechała na studia do mnie Mingjiu, żeby robić doktorat, ja zorientowałam się, że jest świetną artystką i zaproponowałam jej stworzenie takiego projektu, który już dawno temu był wymyślany, a się nie zrealizował. Amber Silk Project, czyli spotkanie instrumentów polskich i chińskich. Bardzo cieszę się, że mogę do Polski 和我的教授玛利亚·帕米亚诺瓦斯卡教授一起学习波兰的民间音乐，这也使我促进了把我们中国的民间音乐也带到波兰来。然后我和教授共同有一个愿望，就是把波兰和中国的民族音乐融合起来。 Przygotowała kilka utworów chińskich i my razem gramy chińskie. Ja przygotowałam polskie oraz kompozycje skomponowałam swoje własne właśnie na ten zestaw instrumentów, które nie są ani chińskie, ani polskie, tylko są dedykowane barwom suki oraz wudzhenga. Instrument polski, który całkowicie zaginął 100 lat temu, to jest praprzodek skrzypiec współczesnych. 30 lat temu udało mi się go zrekonstruować na bazie obrazka oraz informacji z XIX wieku pisanych w różnych gazetach. Najważniejszymi instrumentami w kulturze polskiej są instrumenty smyczkowe. Zanim zaczęto grać na skrzypcach w Polsce, grano na takich starych instrumentach, które trzyma się w pozycji pionowej. Przywędrowały one właśnie z Azji, bo ponad 1000 lat temu wymyślono gdzieś w centralnej Azji, na obrzeżach Chin, jak można grać na chińskiej cytrze guzheng, ale patyczkiem, a potem smykiem. Także można powiedzieć, że z Chin idea poprzez centralną Azję i Bliski Wschód przywędrowała do Europy i do Polski i przekształciła się w takie oto instrumenty staropolskie. Konstrukcja starego polskiego instrumentu była możliwa dzięki poznaniu przeze mnie techniki gry na instrumentach z jedwabnego szlaku. Między innymi najważniejsze instrumenty, dzięki którym można było polski instrument odtworzyć, to matocin oraz arhu, najbardziej popularne instrumenty w Chinach. Chinami fascynuję się od prawie 30 lat. Moje pierwsze podróże to lata 90. No i przede wszystkim tym, co jest dla mnie najbardziej interesujące, to jedwabny szlak. Jest to coś w rodzaju internetu starożytnego, który prowadził z Chin do Europy. Coś tak niezwykłego pozwoliło na to, żeby wędrowcy, którzy wędrowali jedwabnym szlakiem, przewozili nie tylko towary przeznaczone do sprzedaży, ale także informacje na temat kultury chińskiej, która wędrowała do Europy, również instrumentów. I tą drogą
przybyły informacje na temat wspaniałych chińskich cytr, instrumentów, które dały początek wszelkim instrumentom strunowym na świecie. Projekt Jedwab spotyka bursztyn. Pomysł na taki muzyczny koncert, który też ma już teraz swoją wersję płytową, to spotkanie dwóch odległych od siebie kultur właśnie na jedwabnym szlaku. Jak by mogła brzmieć muzyka, gdy muzycy 2000 lat temu, wędrujący z Europy i z Chin, gdzieś spotkali się na jedwabnym szlaku i wspólnie muzykowali, grali, ucząc się jedni od drugich, skal, melodii i w ogóle sposoby myślenia o tym, co jest piękne w muzyce. Thank you.